Współpraca instytucjonalna pomiędzy Nyskiem Domem Kultury a Ośrodkiem Kultury w Jeseniku przebiega bardzo dobrze. Polskie zespoły jeżdżą do Czech, polscy instruktorzy pomagają stworzyć nowe grupy w Jeseniku. Jesenickie grupy przyjeżdżają do Polski gościnnie na koncerty. Działa już Telemost. Ten odcinek będzie poświęcony temu, jak to się wszystko zaczęło. Pani dyrektor Janina Janik z Nyskiego Domu Kultury i pan Mirosław Chrydliczka z Ośrodka Kultury w Jeseniku opowiedzą, jak powstał projekt, jak to się wszystko zaczęło, jak pojawiły się pomysły, jak udało się przekonać urzędników o tym, że ten projekt jest potrzebny i że spełni on ważną rolę w integracji polsko-czeskiej. Współpraca między miasty Nysą a Jeseníkem je, nebo v letošním roce v máju bude mít 12 let. A to je dostatečně dlouhá doba na to, abychom překonali vlastně takové ty první začátky, řekli si, co vlastně chceme a nechceme. A vždycky ten nositel toho dobrého partnerství je vlastně kultura a nositel dobrého partnerství je sport. A myslím si, že nejenom kultura a sport už mezi námi je, ale je tam další setkávání seniorů a nabaluje se to tak, jak šly třeba česko-polské příhraniční projekty a jak jsme byli schopni vůbec vymyslet, co dalšího by bylo dobré, aby se lidi seznamovali, aby skutečně jsme naplnili tu první myšlenku, že to příhraničí, ten celý prostor mezi Nysou a Jeseníkem je vlastně prostor naší budoucnosti. A on si to teď možná neuvědomí každý, ale jednoznačně ta budoucnost je v tom, že my jsme daleko od Prahy, Nysa je daleko od Varšavy a musíme si tady vzájemně pomoci. A o tom to všechno je. Było to tak, że bardzo intensywnie poszukiwaliśmy sposobów na zdobycie pieniędzy na remont Domu Kultury. No i gdzieś tam ktoś nam powiedział, że w Ołomuńcu, we wspólnym sekretariacie technicznym można zasięgnąć jakieś porady na temat możliwości pozyskania pieniędzy z programu POWT. To jest taki program operacyjny współpracy polsko-czeskiej. Program, z którego korzystamy dosyć mocno, pozyskujemy dosyć dużo środków, organizujemy imprezy. Ale taki projekt remontowy to jest projekt zupełnie inny, tak zwany twardy, do tego się inaczej podchodzi. Więc pojechaliśmy do Łomuńca, pojechaliśmy całą gromadą i przedstawiciele z Nysy, my z Domu Kultury, Urząd Miejski również. Byli też nasi przyjaciele i partnerzy w interesach projektowych z Jesenika. No i podczas tych konsultacji okazało się, że niestety zupełnie nie możemy na te środki liczyć, ponieważ pieniądze są przeznaczane i owszem na remonty, ale tylko na te budynki, na części budynków, gdzie się odbywa tylko i wyłącznie współpraca polsko-czeska. Czyli musielibyśmy cały Dom Kultury nasz przestawić na zupełnie inne tory, jak też Dom Kultury w Jeseniku. Czyli nie mogło być żadnych już zajęć zwyczajnych u nas, tylko musiały być wszystkie zajęcia polsko-czeskie i musielibyśmy i śpiewać po czesku, i tańczyć po czesku, i mówić po czesku. I po prostu było to niewykonalne. Więc my tak byliśmy rozczarowani, więc poszliśmy na kawę do kawiarni, siedzimy tam i myślimy o naszej niedoli, że pieniędzy nie ma i już nie będzie. Po czym zaczęliśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak zupełnie nie możemy współpracować jako instytucje. Co jest możliwe do zrobienia w tym, żebyśmy może nie w celu pozyskania tych pieniędzy na remont, no ale tutaj zawsze gdzieś tam myśl zostaje, że nawet choćby po to, ale w celu takiego rozwoju. Na początku była myślenka, właśnie już dneska touha, skutecznie touha, oprawić kulturní zařízení v Jeseníku, divadlo Petra Bezruče. Samozřejmě jsme hledali partnera za hranicemi a ten partner se našel v Nise, který má podobný problém. V podstatě nevyhovující kulturní zařízení, které už také potřebuje opravu. A tak slovo dalo slovo, pracovali jsme na tom, zkusili jsme to podat.
Co ovšem se stalo, že ta kapitola, ze které jsme si mysleli, že by ty peníze mohly být, už je, nebo už byla velmi, velmi, už ten budget byl už velmi malý, ten rozpočet, takže to pro nás nebylo. A vlastně jsme svým způsobem, řečeno obecně, v této části neuspěli, protože nebylo to kam podat. Tehdy. Když už jsme tedy se jaksi seznámili, jednak s vedením Nizského domu kultury, a znali jsme úředníky z městského úřadu v Nise z té bývalé spolupráce, tak jsme si říkali, že možná to zkusme na něčem jiném. A tak nás napadlo, dílem nám bylo napovězeno jít tou cestou přes pracovníky Nizského domu kultury a našeho kulturního zařízení, jít přes hromadu právě těch kroužků mladých lidí, kteří něco dělají, ať jsou to muzikanti, ať jsou to fotografové, malíři, tanečníci, protože jsme samozřejmě s Nisou už v rámci jiných projektů spolupráci začali zkoušet, tak jsme věděli, že to existuje, že existuje portfolio kroužků a tanečníků právě v Nise a samozřejmě na druhé straně existuje v Jeseníku. I když ta organizace je trochu jiná než v Nise, a vůbec nevadí v tom, abychom nemohli spolupracovat, abychom v rámci toho projektu nemohli se navštěvovat, abychom v rámci toho projektu se nemohli vzájemně obohacovat tím, že jedni budou učit druhé, to, co tam třeba není, a co už začalo v loňském roce. Takže jsme se takovýmto způsobem dostali k té spolupráci, která vlastně je, já pořád říkám, ještě tak trošičku na začátku, i když vlastně začala oficiálně v červenci roku 2010, ale je do roku 2013, takže je to ještě to celé před náma a já věřím, že ten letošní rok už bude takový skokový v tom, že se tam už projeví některé výstupy. Zaczęliśmy sobie tak myśleć, co byśmy mogli wspólnie razem robić. I okazało się, że sporo, że możemy współpracować na bardzo różnych poziomach. Na poziomie amatorskiego ruchu artystycznego, wiadomo, współpraca najprostsza. Wspólne imprezy, wspólne występy i też wspólne zajęcia. Takie zajęcia już robimy. Przyjeżdża do nas czeska instruktorka tańca zwanego mażorytkami i pracuje z naszymi dziewczynkami. Zupełnie sobie świetnie radzą, potrafią się dogadać, umówić na występy, na przebranie, na jakieś tam nawet malowanie w celu tam upiększenia się na te występy. Także bariera językowa właściwie tutaj nie istnieje. No i też nasza instruktorka tańca hip-hopu, Laura Kropińska, jeździ do Czech, gdzie sobie świetnie radzi z grupą tam chłopięcą, prowadzi zajęcia z hip-hopu, jakoś tam bariera językowa też błyskawicznie się gdzieś tam rozmyła. Czyli amatorski ruch był najprostszy. Potem zaczęliśmy mówić o pracownikach. Okazało się, że możemy sobie zorganizować staże z tych środków. A staż jest rzeczą dobrą, no bo zawsze można podglądnąć, podpatrzeć, zapamiętać, wykorzystać jakieś doświadczenie partnera, czy w organizacji imprez, czy w organizacji własnej pracy, czy w organizacji sponsoringu, czy w przypadku kadry kierowniczej, sposobu rozwiązywania problemów, czy regulacji jakichś tam codziennych spraw. No i też o jakieś może takie rozsądniejsze, bardziej ekonomiczne, korzystniejsze gospodarzenie środkami posiadanymi, bo wiadomo, że te nasze domy kultury borykają się z takimi samymi problemami, że mamy te same trudności, często stosujemy te same rozwiązania, ale też można od ciebie coś podpatrzeć. No i potem doszliśmy do wniosku, że skoro możemy współpracować na poziomie kadra kierownicza, na poziomie pracownicy, na poziomie uczestnicy ruchu, czyli artystycznego, czyli artyści, też na poziomie odbiorcy tych imprez, ponieważ już dotychczas praktykowaliśmy przewiezienie autobusami, czy też pociągiem, przybycie grup czeskich do nas na imprezy polskie i odwrotnie.
No i oczywiście zaczęliśmy tutaj myśleć, jakbyśmy mogli to upiększyć, co byśmy mogli zrobić takiego, żeby z tego projektu mieć jakieś wymierne korzyści. No i nasz pan kierownik administracyjno-techniczny Marcin Miłkowski, który po prostu kocha gadżety, wszystko o nich wie i siedzi w komputerach całymi dniami i nocami, powiedział, że gdybyśmy sobie stworzyli taki telemost, to mogliśmy robić transmisję na żywo wszystkiego, co u nas się dzieje. I wtedy nawet byśmy już nie musieli do siebie jeździć, tylko byśmy już na żywca się oglądali. Takie oko wielkiego brata byśmy zamontowali i u nas w Domu Kultury i w Jeseniku. I wtedy byśmy już zupełnie tak razem współpracowali. I tak właśnie powstał ten projekt, tak myśmy go rozpisali. I na takie działania pozyskaliśmy pieniądze. Muszę powiedzieć, że ten projekt był absolutną rewelacją, ponieważ pomimo faktu, że był oceniany w Łomuńcu, to echo tego projektu dotarło już do nas do Nysy, bo komisja oceniająca podzieliła się na dwie grupy. Jedna grupa stwierdziła, że absolutnie tego się nie da zrobić, że sobie te instytucje z tym nie poradzą, że tych zajęć jest, zadań jest dużo i że to jest niewykonalne. A druga grupa powiedziała, że na pewno sobie poradzą, bo już robili różne rzeczy takiego typu. Była tam też pani, która zna nas ze współpracy z tymże programem, ale z mikroprojektami. Powiedziała, że jesteśmy bardzo aktywni i niechybnie to się skończy sukcesem i trzeba nam dać pieniądze. I tak się też złożyło. Dostaliśmy całość kwoty pieniędzy, którą ubiegaliśmy się i my, i Czesi. Także jakoś tak już od pół roku to realizujemy. Czyli korzyści mamy, zajęcia są, mażoretki nam się świetnie rozwijają, hip-hop w Jeseniku kwitnie, mamy coraz więcej wspólnych imprez, Czesi nami się niesłychanie interesują. A co więcej, muszę powiedzieć, że nie wiem, czy z tego powodu, czy z jakiegoś innego, tu się zaczynają do nas zapisywać na szkolenia dyrektorzy innych domów kultury. Na przykład tutaj dzwoni do mnie pani z Domu Kultury w Kluczborku, pani dyrektor, i pyta się, czy może do nas przyjechać na wizytę studyjną, bo ona się chce od nas uczyć. Za chwilę Dzierżoniów do nas też się zapowiada na wizytę. Potem słyszymy, że nawet Czesi, dyrektor ośrodka jesienickiego, chce do nas przyjechać i tu w Nysie przez kilka dni być na stażu jako uczestnik projektu, bo koniecznie chciałby zobaczyć, jak my sobie organizujemy imprezy masowe. Czyli jesteśmy tak powoli, zaczynamy się przekształcać w ośrodek szkoleniowy. Może będziemy wkrótce prowadzić jakieś kursy. To wszystko jest żart, ale program ten, przepraszam, projekt ten jest pomysłem ciekawym. Myślę, że realizacja nam postępuje zgodnie z planem, czyli jest to już jakiś sukces. No i no nie ma się tutaj z czym kryć, że te pieniądze, które dzięki programowi POWT otrzymaliśmy lub otrzymamy jeszcze jako refundację poniesionych wydatków, mocno się przyczyniło do tego, że ta współpraca nasza, która była taka spontaniczna, właściwie chaotyczna, niezaplanowana, przerodzi się w coś, co stanie się naszą codziennością, częścią naszych planów pracy na przyszłość. No i można będzie w jakiejś tam przyszłości, co jest bardzo wiarygodne, bo słyszałam o takich programach i takich planach na rok 2013 już, który już się zbliża do nas, że będzie możliwe powstanie polsko-czeskich placówek kulturalnych finansowanych ze wspólnych środków właśnie programowych. To dzisiaj pogadamy, o czym porozmawiamy. Ja sobie tu przygotowałem ściągę. Tak to się mówi w szkole, że się ściągało na lekcji. To u was jak się mówi, że się ściągało na lekcji? Ściągało. To ja jakoś się przyprawujesz, nebo nieco takowego? No ktoś się nie przyprawił na, no. I chce napisać sprawdzian, dobrze. A, i wtedy tam pod ławką... U nas, už vím. U nas se tomu říká lidově tahák. Lidově tahák? No, tak jako mezi lidma se tomu říká tahák, kdy školáci ve škole vytahují takové papírky, na které mají připravené to, co se doma nenaučili. Tak, čeho se nenaučili v domu. Co se nenaučili v domě a tomu se říká český tahák. Tahák, čili ściągacz. Tak. Taký, co ściąga na lekcji. Tak. To ciekawe. To się będzie podobało pewnie młodzieży. Będą teraz mówić na tych ściągaczy tahák w Polsce. No.